Dzień dobry vlogu! Gdzie się wybieramy, Tosia? Na sesję. Na sesję zdjęciową. I zabieramy was ze sobą. Jesteśmy u Kasi już któryś raz z rzędu, więc tym razem ma przygotowaną taką scenerię. Takie koniki jak karuzela, ma taki sklepik z misiami. Taka kanapa z dubami, przepięknie to wygląda, w taki klimat świąteczny. Nasza księżniczka. Ubieramy? Nie. To tu będzie. O, prawdziwa. Jemu ubieramy? My już po sesji jesteśmy w domu. Mój mąż wpadł na pomysł, że robimy saigonki. I popcorn. I popcorn. Saigonki z Thermomixa. Pachnie, słuchajcie, rewelacyjnie. A że mieliśmy te wkłady, ten papier, już on w styczniu kończy datę ważności, więc trzeba było coś z tym zrobić. Mieliśmy wszystkie warzywka, wszystkie produkty, więc działamy i robimy popcorn. Popcorn robimy, słuchajcie, powinien być zrobiony w mikrofali, ale że nie mamy, nie będziemy nigdy mieć. Znaczy nigdy nie mów nigdy, ale nie zamierzamy mieć. Tosiu, co robisz, kochanie? Proszę. No widzieliśmy filmiki, że ludzie wrzucają do garnków takich. Przykrywają, wiadomo, przykrywką i czekają, aż on się zrobi. Zobaczymy, czy będzie. No i super. Czyli po raz kolejny przekonałam się o tym, że mikrofalówka w domu nie jest potrzebna. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj mamy co? Poniedziałek. Zaczynamy nowy miesiąc, zaczynamy nowy tydzień z nową energią. Z deszczową energią. No, deszcz pada. Dzisiaj jest brzydko i zimno w Krakowie, naprawdę. A ostatnie dni, no, były fajne, ładne. 1 listopada był naprawdę prześliczny, przepiękny u nas dzień. I ciepły. Było bardzo cieplutko, słonecznie. Było pięknie, naprawdę. Nawet było sobota pięknie. I niedziela, chociaż już było mroźno, ale dalej gdzieś tam to słonko się przedzierało przez chmurki, natomiast dzisiaj poniedziałek, jak ja nie lubię poniedziałków, to właśnie pokazał się w całej swojej krasie, czyli deszczowy, pochmurny, brzydki, zimny. No i o sam fakt, że poniedziałek, czyli dzwonienie do producentów, zamawianie wszystkiego od nowa, wszystko, uwertura cała. Powiem wam, że ja się dopiero rozkręcam gdzieś koło środy, czyli kiedy jest live. Wszystko co najgorsze, czyli zamówienie, opłacenie faktur i w ogóle różnych, nie wiem, różnych podatków, niepodatków, co się dzieje od poniedziałku, to już mam za sobą. I ta środa jest zawsze taką już spokojną środą. Wracając jeszcze na chwilę tutaj do sytuacji sprzed tygodnia, sprzed 2 tygodni naszego zdrowia, bardzo chcieliśmy wam podziękować za ogrom wiadomości i takiego wsparcia, którym nas obdarzyliście. Nie na wszystko byliśmy w stanie odpisać, natomiast obecnie u nas już, jak widzicie, jest znacznie, znacznie lepiej. Nie chcę tutaj też się rozwodzić na temat naszego zdrowia. Sprawa jest ustabilizowana. Ja bardzo dziękuję za wszystkie informacje. Niestety nie dało mi się rady odpisać na wszystkie wiadomości na Instagramie. Na YouTubie wiadomo, że też nie piszę ja, tylko tutaj Aga. Ale u mnie też jest coraz lepiej. Czekam tylko na termin rezonansu magnetycznego, a później mam termin już ustalony wycięcia woreczka żółciowego i wracam w pełni do zdrowia na szczęście. I tak naprawdę
Strach ma wielkie oczy. Wszystko, mam nadzieję, że się potoczy dobrze. Na pewno się potoczy dobrze. A jeżeli chodzi o mnie, to też już jestem pod opieką odpowiednich osób i mam nadzieję, że też mi pomogą z tą moją dolegliwością. Ja tylko napomknę, że mój problem z kręgosłupem nie jest zależny od ortopedy ani fizjoterapeuty, więc ja muszę jakby, moja dolegliwość to ma totalnie inne podłoże. Więc koniec tematu naszego zdrowia. Też stwierdziłam, że nie będziemy w ogóle już o tym mówić i się nad tym roztrząsać. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Kawka jest? Kawka na wynos. Kawka na wynos, dzisiaj towarzysz mi. I gdzie jedziemy? Gdzie my jedziemy, słuchaj, dzisiaj? W ten właśnie ponury poranek poniedziałkowy. Po klucze do naszego domu, tra la 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 la, bo deweloper skończył już nam wszystkie nasze sprawy. Nie wszystkie, nawet Aga nie wie, moi drodzy, nie wszystkie, ale ja już się nie mogę doczekać i... Jakie nie wszystkie? Nie, jeszcze musi podbitkę zrobić na balkonie. Ale... Nie zrobił? No nie zrobił do dzisiaj. I chciałbym zobaczyć, czy zrobił do końca ogrodzenie, bo mamy z trzech stron ogrodzenie od niego, a z jednej tylko nasze. Sami tam, gdzie będzie brama. Tam, gdzie brama, to my musimy sobie zrobić sami, wybrać sobie i w ogóle. Ale wracając do tematu, no pewnie ma parę rzeczy, wiecie dobrze, jak to jest z tymi naszymi deweloperami. Nie, no my, nasze jest cudowne, jakby słuchajcie... Ale właśnie jeszcze dlatego nic jest nie chcę cudowny. Mówić i w ogóle, bo to różne rzeczy potem wychodzą, natomiast na chwilę obecną, dzień dzisiejszy i w ogóle... Dlatego jest cudowny i też my idziemy mu na rękę, że nie wszystko jeszcze jest zrobione tak, jak powinno być zgodnie z umową. Przy okazji zobaczymy jeszcze, co tam jest do zrobienia. Teraz nie chodziło mi, że tam nic. Już są meble do wstawienia, absolutnie. Chodzi mi o to, że wiecie, jeszcze może na coś wpadnę, o co mogę dewelopera poprosić, bo jeszcze mam na to czas, tak naprawdę. Jeszcze mam taką możliwość, że tak bym to powiedziała. Natomiast też jedziemy tam w związku z tym, że nasza pani projektant nie może teraz przyjechać do nas jeszcze osobiście i na razie działa wszystko na zasadach i na podstawie projektów, jakie online w PDF-ie wysyłamy i tak dalej. To wiecie, też się jej ciężko z tym... Nie do końca wszystko tak może zaprojektować, nie do końca wszystko jest dla niej jasne, więc jedziemy dzisiaj tam właśnie z miarką, żeby pomierzyć jej pewne miejsca w domu, gdzie żadną dla niej nie małą było... miarką. Z miarą, kobieto, z miarą. Z miarą. Jedziemy jej pomierzyć miejsca, które nie do końca są jasne. Z ekierką. Z ekierką, ale tak. Pamiętacie na matematyce, jak się używało ekierki, kątomierza? Lubiłeś tą część matematyki? Tak, ja tak. Też lubiłam tą część matematyki. To fajnie, te kąty się mierzyło w ogóle. Ale mi się to przypomniało. No właśnie, więc idziemy pobawić się trochę w matematykę. Zadzwonimy do niej na kamerce i to, co ona tam poprosi, żebyśmy jej odmierzyli, wymierzyli, zobaczyli, jak to wygląda. To będzie też dla niej bardziej jasne. Ona będzie mogła nanieść poprawki wtedy na projekt. Na pewno skróci jej potem czas takiego, wiecie, jakichś poprawek czy tak dalej. To do później. Domeczku, cześć kochany. Jak ci tam? Wchodzimy na do wiatrołapu. To jest pierwsze pomieszczenie. Tak, radza pani projektant, bo tutaj już zadzwonił. Dobra, słuchajcie, kończę, bo tu jest... Mamy co robić. Wróciliśmy do domu. Zabieramy się teraz za pakowanie jeszcze naszych rzeczy z środowego live'a. Tak, z środowego. Muszę wam powiedzieć, że tak mnie cieszę zawsze, jak tam jadę na tą budowę i ja już tak wizualizuję sobie, że to już jest takie nasze, że co tam trzeba zrobić, jak to będzie wyglądało. O, fajnie. Jeszcze
jeszcze rozmawialiśmy z naszą projektantką, która poprosiła nas, bo się okazało, że wymarzona lodówka Wojtka nie będzie jednak jej. Wojtek sobie wymarzył, poczekajcie, bo ja tak kutka troszkę, bo mi najwygodniej teraz. Wymarzył sobie lodówkę podwójną. Side by side, czy coś takiego to się nazywa? Z kostkarką i z wodą. Natomiast, no, mogłaby ona być, ale kosztem całej ściany, która musiałaby być pod wymiar robiona, takiego trochę kombinowania, bo mamy tam taki filar. Ja chcę te filary uwydatnić bardziej, żeby one były w ogóle obite drewnem i tak ładnie, żeby to wyglądało. No tak, to musieliśmy z tego zrezygnować, trochę kosztem tego. Nie wiem, czy nam taka duża lodówka potrzebna. Ja się nie odzywałam co do tej lodówki, bo myślę sobie, chcę taką, niech będzie. No ale w sumie rozmawialiśmy teraz z tą naszą projektantką, że lepiej byłaby jednak jednodrzwiowa, więc i tak zostanie po prostu, bo jest jednak więcej plusów takiej mniejszej lodówki, jeżeli chodzi o projektowanie całej kuchni. Teraz pojechaliśmy od razu do sklepu, żeby zobaczyć te możliwości tych lodówek i fajnie, że pojechaliśmy, bo bardzo przemiły pan nam się trafił, który nam wyjaśnił. Poczekajcie, muszę się rozebrać, bo gadam do was i to wszystko takie jest. I pan bardzo fajnie nam się trafił, które, jakie firmy brać pod uwagę. No bo okazało się, że Samsung się psuje. Bardzo dużo rzeczy wraca podobno sprzętów Samsunga, nie wiadomo co się dzieje. Beko, wiadomo, zamknęli dwie nasze fabryki w Polsce i to się stało w ogóle turecko-chińskie. Czysto turecko-chińskie, już nie są polskimi markami. I powiedział, żeby w ogóle nie brać tych sprzętów pod uwagę, bo się po prostu będą psuć. To jest jakbyśmy sprzęt naszej nie kupili. Co jeszcze nam takiego powiedział? Dużo nam powiedział. Ta Hisero, coś na H też jest jakaś firma, też powiedział, że to chińskie, więc w ogóle pomimo, że firma bardzo dużo pcha kasy w marketing i podobno wszędzie wyskakują reklamy tych sprzętów, to bardzo na to trzeba uważać. Więc słuchajcie, ważne informacje nam powiedział. Powiedział nam też tak samo, że te klasy energetyczne, to jest A, B, C, D i tak dalej, to teraz wszystkie lodówki mają D, E. I trudno było nam znaleźć lodówkę, która ma w ogóle C, B i mówimy, Wojtek mówi, co się stało nagle z tymi klasami? On mówi, słuchajcie, to są zmiany znowu w Unii Europejskiej, bo za dużo produkujemy CO2, więc zmienili nam klasę, więc klasa jest... 8 miesięcy temu była jeszcze, by byłaby A albo B, a teraz tak. Już nagle jest D, E. Więc w ogóle się tym jakby nie przejmujcie, bierzcie tą D na przykład. Ona właśnie dokładnie to, co Wojtek powiedział, że jeszcze pół roku wcześniej byłaby klasą B albo A. Więc ja dzisiaj będę siedziała i oglądała te lodówki. W sumie już zdecydowaliśmy, więc powiedzieliśmy projektantce, na czym skończyliśmy, więc ona może dalej dokończyć projektowanie tej naszej kuchni. Ale muszą sobie to przejrzeć i zdecydować musimy się, jaką bierzemy, czy chcemy z wodą, czy chcemy bez wody i jaki model. Bo wiecie, pod koniec roku też są fajne wyprzedaże. Czasami jest, nie wiem, kup dwa sprzęty, a na trzecie dostaniesz połowę procent gratis i tak dalej, więc na to też warto. Będziemy teraz patrzeć na pewno pod koniec roku. Zresztą zbliża się też Black Week, więc pewnie też będą takie promocje różne. Więc jak się by trafiły takie promocje, no to trzeba to po prostu kupić i trzymać w garażu, bo trzeba korzystać z takich różnych promocji i rabatów, jeżeli dają. Ale też ostrożnie z tymi promocjami, bo wiemy jak to jest, że właśnie jak się u nas w Polsce przynajmniej tak jest, że jak się zbliża Black Week, to ceny teraz rosną, a za chwilę Black Week niby opuszcza i one maleją znowu do tego, co było na przykład przed jesienią, więc to nie jest wcale taki rabat, jaki był. Wiecie jak to bywa, to wszystko marketing, marketing, dźwignią handlu. No to co? Ja działam, bo mam tutaj, dostałam bardzo fajną paczkę, więc chcę tutaj wam też tutaj o tym nagrać i powiedzieć, co tutaj mam fajnego, co dostałam. Idę pomagać Wojtkowi jeszcze pakować paczki, a już jest przed pierwszą, więc za 2 godziny trzeba jechać pod 8. Więc działamy, kochani, do później.
Robi właśnie makaron z pomidorami i z fetą. Najpierw fetę i pomidorki z czosnkiem i troszeczkę oliwą zapiekam w piecu. Potem posypię jeszcze prażonym słonecznikiem. Czekamy coś naszło na jakieś takie... Tak, tak, ty lubisz słonecznik. I jeszcze dodam takie drobne pokrojone oliwki. Obiadu, kolacja gotowa. Jemy? Tak. To smacznego. Dzień dobry we wtorek. My właśnie ogarniamy życie. Siadanko, kawka, Tosia w przedszkolu. Ja posprzątałam całe mieszkanko. Cała. Nawet nie wiecie, jak jest fajnie, kiedy człowiek jest zdrowy. Przynajmniej ja tak mam. Kiedy jestem zdrowa i mogę posprzątać, ogarnąć mieszkanko, wstawić pranie, odkurzyć. Wiecie, żeby to... dookoła ta przestrzeń, w której funkcjonuję, po prostu była taka poukładana, uporządkowana. Bardzo lubię to. Nie lubię żyć, pracować w chaosie. Bardzo nie lubię. Ja widziałam coś tam, że chciałeś skomentować, czy co? Nie, ja? Coś ty. Ja tutaj się zabieram za boczek. W piątek nad ranem wyjeżdżamy do Sopotu. Tak, jedziemy do Sopotu. Słuchajcie, ja o tym Sopocie już marzę od wiosny, naprawdę. I cały czas coś nam przeszkadzało, cały czas coś było innego, były jakieś obowiązki. Madzia też nie mogła, wiecie, jakby strasznie. Cały czas Wojtkowi mówiłam, że ja chcę nad morze, że ja potrzebuję się przejść plażą. No i w końcu jedziemy. Więc ja się cieszę, jakbym po prostu, nie wiem, na Bali leciała, dosłownie. Ogromnie się cieszę, że jedę do mojej Madzi, że spędzimy z nią czas, że zmienię klimat, że pochodzę po tej plaży, naprawdę. Mimo, że może wiać, może być zimno, ja będę chodziła po tej plaży i słyszała ten szum morza. Nad morzem nie może będzie zimno. Będzie zimno. Nie, ja patrzyłam, 10 stopni ma być. Tutaj jak no. U nas dzisiaj jest 5. Więc no nie wiem. Ale tam jest bardziej odczuwalne. Wiem, ale jakby w ogóle ja biorę czapki, opaskę, grube kurtki. Nic mi nie przeszkodzi przejść plażą. Nic. No nie wiem, co bym... Sztorm musiałby być chyba, słuchajcie, przez wszystkie te dni, które będziemy, a jedziemy na ten długi cały weekend, więc super. Ja się naprawdę ogromnie cieszę z tego. No i właśnie, że chcemy upiec ciasto, Wojtek chce zrobić boczek pieczony, wiecie, no takie różności zabieramy też, żeby tam też nie musieć już jakby też gotować, mieć, nie wiem, ciasto do kawki z Madzią rano i tak dalej, wiecie. Więc szykujemy, my się tak cieszymy na ten wyjazd, naprawdę. Tosia też, Tosia wczoraj mnie zapytała, czy ona kostium kąpielowy może zabrać. Więc trudno jej było wytłumaczyć, że tam będzie zimno i nie jedziemy na takie morze, gdzie ona będzie mogła się pluskać w tej wodzie. Ale myślę, że też się bardzo ucieszy, bo to zawsze coś innego. Wiecie, wycieczka, ona uwielbia też podróże, więc fajnie. Przy okazji patrzę właśnie tutaj na pewną paterę. Chcę wam coś pokazać, co pięknego ostatnio dostałam. Zobaczcie, jaka śliczna patera. Przepiękna. Dziewczyna ją wykonuje sama, własnoręcznie, z tej żywicy specjalnej. I ja akurat zamówiłam sobie u niej czarną, ze złotymi dodatkami. Tutaj tak troszeczkę boho. Tak mi się podoba, będzie pasowała na pewno do naszej nowej kuchni. No i na pewno tutaj też będzie na naszym stole w święta, bo święta oczywiście są u nas tutaj w mieszkaniu. Wszyscy się zjeżdżają standardowo jak rok temu, więc myślę, że będzie bardzo pięknie wyglądała na stole i chyba nawet zrobię takie dodatki świąteczne właśnie czarno-złote. Wiadomo, trochę czerwieni i zieleni. Ciasta na tym położę. No przepiękne, słuchajcie. Zostawię wam tutaj jej link do profilu. Jak chcecie sobie zamówić takie cudeńko, a naprawdę robi przepiękne rzeczy, to piszcie do niej śmiało. Powiem
wróciłam do domu. Byłam na pewnym zabiegu dotyczącym właśnie mojego zdrowia. W sumie moich pleców, więc też nie zdrowia, bo ze zdrowiem to u mnie wszystko ok. Oprócz właśnie tej torbieli, która się tworzy. Ale tak to wszystko inne to jest rewelacyjne, więc to też takie, wiecie, trochę zabawne. Takie. I słuchajcie, wczoraj zrobiłam różne zakupy. Mianowicie, wiecie, że zbliżają się vlogmasy. Tak, 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 będą vlogmasy. Czekajcie, was tu postawię sobie, będzie mi... Co chwilę coś mi tutaj dzisiaj, po prostu jest gorąca linia. Vlogmasy będą w tym roku, na pewno. I chciałam powiedzieć, że będą vlogmasy, więc ja się powoli do nich przygotowuję, bo wiecie, to tak minie, słuchajcie, dzisiaj już jest, który? Szósty? Piąty. Więc zaraz to po prostu 3 tygodnie tak miną, tym bardziej, że zaraz Sopot, potem wracamy, mamy weekend taki w domu, ale potem znowu jest Łódź i zaraz będą vlogmasy. To jest super czas, dobra, ja uwielbiam ten czas. No i przygotowuję się do nich. Po pierwsze, pozamawiałam już trochę prezentów świątecznych, bo mój brat przyjeżdża z dziećmi, więc zresztą nawet jakby nie przyjeżdżał, to też bym im zrobiła prezent, paczkę czy cokolwiek, więc muszę sobie zrobić listę właśnie tych prezentów, co już mam, co muszę dokupić, co komu kupujemy, bo zawsze z listą łatwiej. Potem jak jestem w sklepie, to czasami się tam, wiecie, rozglądnę i nagle o, coś właśnie mam dla tej osoby, kupuję i mam, ale też wiecie, chcę przygotować Tosi kalendarz adwentowy. I ten kalendarz będzie troszkę inny niż taki, wiecie, z jakimiś upominkami, drobiazgami. Wymyśliłam sobie, że będzie on obfitował w różne, nawet nie zadania dla Tosi, też tam będą na pewno, natomiast też takie przyjemności dla całej naszej trójki. Ale chcę jeszcze dodatkowo, nie chcę, tylko już zamówiłam. Wojtkowi zamówiłam, Tosi zamówiłam, bo chcę Tosi po prostu taki kalendarz, żeby móc tam wkładać właśnie karteczki, gdzie będą napisane, co robimy danego dnia, albo co dla niej przygotowałam, albo właśnie jakiś mały upominek, a dla Wojtka zamówiłam kalendarz adwentowy Harry'ego Pottera. I dla siebie też stwierdziłam, no zaraz, myślę sobie, no jak oni, no to ja też, więc ja sobie też zamówiłam. Znaczy nie zamówiłam jeszcze, mam na stronie i nie kliknęłam tego zamów. I wiecie co, tak w końcu będzie, że wszyscy będą mieć, tylko nie ja. Ja sobie muszę to zapisać, bo ja tu mam taką listę. Każdego dnia listy, najważniejsza sprawa dla mnie. Bez listy to jest chaos. Kalendarz adwentowy dla mnie. To jest ważne, żeby to zamówić, bo potem się okaże, że zapomnę. Stwierdziłam, że też sobie zamówię i znalazłam taki, bo wiecie, ja za bardzo nie lubię takich kalendarzy z takimi duperelkami, z jakimiś mini, małymi, nie wiem, kosmetykami. No niby potem to się używa w podróży, ale wiecie, więc wiecie, potem to mi się tak wala. Nie lubię takich rzeczy, wiecie, ja nie lubię zresztą pierdółek. No mówię, co, z biżuterią sobie zamówię ten kalendarz? Też nie. No i tak kombinowałam i w sumie to w internecie wpadłam na taki kalendarz, on był chyba z Revolution albo z Eveline Cosmetics, nie pamiętam, ale widziałam, że tam nawet mają takie fajne, prawie pełnowymiarowe te próbki takich kosmetyków, czyli właśnie, że jest róż, że jest cień, jakiś tam mniejszy tusz, więc... muszę go zamówić, wiecie co, nawet tam to spam. Chyba, że macie jakąś podpowiedź dla mnie, fajnego i niedrogiego, umówmy się, niedrogiego kalendarza, bo nie będę na to wydawała milionów. O, to jest tak, on jest z Revolution. Tak wygląda. I on jest właśnie tegoroczny. No i tu widzicie, w sumie jak tak sobie zobaczyłam te zdjęcia, no to zobaczcie, on wygląda... W sumie fajnie wyglądają te kosmetyki, nawet tak pełnowymiarowo niektóre. I tak, stwierdziłam, że czemu nie? Wygląda to wszystko tak fajnie tutaj. Zresztą można to przeczytać, bo tu na pewno jest napisane, co tu jest. Szminka, konturówka, błyszczyk, maska do ust, olejek do ust, błyszczyk, pędzel do cieni.
paleta do powiek, cienie, wpłynie gąbka do makijażu, puszek do pudru, kredka do oczu, żel do brwi, bronzer płynny, rozświetlacz, rozświetlacz, róż, róż. W sumie dużo rzeczy z tego mi się akurat kończy właśnie. Puder sypki matujący, błyszczyk i naklejki do twarzy. Biorę to. W Notino, słuchajcie, patrzę, 221 zł. No i tak. A jeżeli napiszecie w komentarzu i znajdę, że coś fajniejszego jednak się okaże, to wezmę sobie to, co mi polecicie. Na razie myślę o tym, zobaczymy. Bo właśnie dzisiaj wyjdzie ten vlog, może jutro, to jak będzie jakiś fajny komentarz i sobie jednak zobaczę, że ktoś polecił coś lepszego, to kupię to coś lepszego. Natomiast na chwilę obecną ten, co znalazłam, jest najfajniejszy. I co, kochani moi, kończę tego vloga. Przed nami teraz jest, no będzie taką intensywne dni, bo dzisiaj mamy sporo już do zrobienia. Całą listę mam zapisaną, co mamy do zrobienia. Jutro jest live, w czwartek jest pakowanie i w czwartek też jeszcze robimy live dziecięcy, więc jeżeli w ogóle zmieniliśmy teraz przez to, że Wojtek ma te piątki takie wyjazdowe i często już musi być na uczelni od rana, to żeby nam nie umknęły te live dziecięce, przenieśliśmy z piątku na czwartki live dziecięce i będzie w czwartek bardzo fajny live dziecięcy. Słuchajcie, ja wam pokażę, jakie będę mieć rzeczy, więc jeżeli jutro będzie live kobiece o 17, a o 11 w czwartek jest live dla dzieci i będą fajne rzeczy. Będziemy mieć takie spódniczki tiulowe dla dziewczynek, takie sweterki, sukienkę taką bordową, to jest w bardzo modnym kolorze, to jest spódniczko spodnie, bardzo ładna, dotykałam na żywo, bo byłam tam w tej firmie, i będę mieć też szlafroki jeszcze dla dzieci, więc i rajstopki, więc słuchajcie, zapraszam. Jeżeli szukacie coś fajnego, to zapraszam w czwartek dla dzieci, a jutro będą dla kobiet szaliki, będą bluzy z Cottonlandu, wasze ulubione, panterkowe, różne fajne kolory jesienne, będą spodnie superowe, te ponadczasowe nasze po prostu, które non stop zamawiamy, i będą różne swetry, więc zapraszam, jakby coś, to do nas na styl od pierwszego wejrzenia na live'y. W piątek nad ranem, jeszcze w czwartek wieczorem musimy się spakować, a w piątek jeszcze muszę zrobić szarlotkę, no to w czwartek, wszystko na czwartek, czy ja to zdążę wszystko zrobić, trzymajcie kciuki, a w piąteczek o czwartej wstajemy i wyjeżdżamy, ruszamy, żeby jeszcze zdążyć przed tym całym ruchem i w ogóle, bo to długi weekend, więc będzie pewnie ruch na autostradzie, i jedziemy do Sopotu i tam totalnie, słuchajcie, mam zamiar się zrelaksować, nie potrzebuję tego, żeby tak, wiecie, wyłączyć się tak troszeczkę i zregenerować i spędzić czas z moją Madzią i tak dalej, więc jedziemy. A teraz wracam do montowania, szybko wam zmontuję jeszcze, zanim pojadę po Tosie, bo dzisiaj jadę pierwszy raz, słuchajcie, po Tosie, ja chyba nie jeździłam samochodem 2 albo 3 tygodnie od momentu, kiedy torbiel mi wyszła. Czyli prawie 3 tygodnie. Wojtek jeździł, przywoził, a jak Wojtek był w szpitalu, to Tosia nie chodziła. Siedziała w domu, no bo ja nie byłabym w stanie. Więc jadę teraz pierwszy raz z samochodem też. No, ale myślę, że po dzisiejszym zabiegu mogę, więc jadę. I mam godziny do wyjścia, więc słuchajcie, wrzucę akurat sobie materiał i powoli zaczynam montować vloga. A wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, moi drodzy. Pewnie będzie vlog z Sopotu, więc po długim weekendzie widzimy się.